Siema, tu Pyza w kolejnym filmie, oczywiście dla wszystkich miłośników leśnych wypadów na grzybki. Zapraszam serdecznie na najnowszy film w moim wykonaniu. Jestem po nocce, czyli ciężki tydzień w pracy, 5 nocek i dzisiaj zeszłem z ostatniej, 5 i dzisiaj już mam wolne. Więc czas nie na spaniu, tylko muszę wykorzystać na relaksie, czyli wypoczynek. Pobiegamy trochę po lesie, nakręcimy jakiś film i zobaczymy, czy uda się coś trafić tych grzybków po weekendzie. Tak jak mówię, dzień wolny od pracy po nocy. Jutro, wtorek, zaczynam drugie zmiany, więc nie prześpię całego dnia, więc przeznaczę go na zbieraniu grzybków. A co uda się znaleźć, zobaczycie to na moim filmie. Więc, drodzy Państwo, nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu, czyli borowiki po nocnej zmianie. Czas zacząć. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. I jest, wiecie jak, pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś. Bajecznie. Idziemy. Chodźcie, idziemy zbierać grzybki. Okej. Więc, drodzy widzowie, czas zacząć grzybowy wypad na grzybki. I tak mówię, jestem po nocnej zmianie. Jest na tą chwilę godzina 8:25, 6 września 2021, poniedziałek. I w ten poniedziałkowy dzionek po weekendzie, tak aby nie stracić dnia na spaniu, więc znacie mnie. Albo grzybki, albo rybki. Tym razem było późno na jechać na rybki, więc szybki wypad do lasu, zobaczyć, co jeszcze rośnie w tych świętokrzyskim lesie. A co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie. Więc maszerujemy, maszerujemy i szukamy borowików. Na wejściu do lasu 4 sztuki, takie maluszki, więc grzybki będę nabijał. 4 sztuki i są 4, 2, 4, ale szukamy tych jakichś fajniejszych i zobaczymy, co i jak. Ale widzę już tam, zobaczcie sami. I mamy kolejnego borowika, 5. sztukę, więc tak to mniej więcej wygląda. Wziąłem nakoladniki, tak aby móc swobodnie klękać, zbierać grzybki po ostatnich wypadach do lasu. Te zbierałem, klękałem, nie wziąłem nakoladników i mam w żywicy potem całe spodnie, więc nakoladniki dobra rzecz na grzybowranie, gdy trzeba dużo schylać się, więc taka rzecz jest idealna. Więc nie idziemy przedłużać już, chodzimy, będziemy zbierać naszych leśnych przyjaciół. 8:29, czas zacząć grzybowe zmagania. Sprawdzamy i jest piękny. 5. I śmigamy dalej. Nic dodać, nic ująć. Tu mamy pięknego prawuska. Zobaczcie, nakoladniki dają radę. Jest idealnie, idealnie. A tu jest nasza zdobycz, czyli piękny borowik, którego przytulimy, poszukamy z boku, czy nie ma innych fajnych grzybków. Klęcząc jest pyta, bardzo fajna rzecz.
powtórzę raz jeszcze, takie nakolaniki. Nie niszczymy spodni, nie uplamimy. Ostatnio miałem w żywicy, więc nie po to kupywałem dawno temu nakolaniki, żeby teraz ich nie używać. Letko natniemy, zdrowy i piękny borowik zawitał w koszyku. Mamy 2, 4, 6. Jest 6. Więc idziemy pomalutku i zobaczymy, jak z tymi grzybkami po weekendzie. Wiecie, na grzyby chodzę, kiedy mam wolne. Praca zawodowa, więc trochę lepiej od was, drodzy państwo, mam, bo raczej na tygodniu mam wolne. Jeden weekend, czyli sobota, niedziela, jedna w miesiącu, w takim systemie czterobrygadowym jest. To w przyszły tydzień, jak zaczynam jutro drugie zmiany, to poniedzieli, od jutra 4 dniówki, czyli weekend, czyli sobota, niedziela, będzie wolna. I to będzie jedyna wolny weekend w przyszłym tygodniu, który prawdopodobnie poświęcę na rybki, bo dawno nie byłem, a teraz zbieramy maluszki, czyli jeden. Ten jest miękki, zgniły, tu drugi. I tak mówię, wyjeździcie w weekendy przeważnie, jak pracujecie. A ja większość wypadów swoich jeżdżę na grzybki w tygodniu. Oczywiście, jak mam wolne. Są dwa, musi być trzeci. I się nie myliłem. Nie myliłem, więc go przytulimy, tego naszego borowika. Mamy kolejnego ładnego i pomału idziemy dalej, szukając tych grzybków. Od razu czyszczę, a później pomyślimy, co z grzybami zrobimy. Sztuka. I mamy, widzicie, 9. A tu co mamy? Prawdopodobnie kozaczek, którym nie pogardzimy. Tak mówię, będą grzybki mieszane do koszyczka. Idziemy dalej, szukając brawusków. Taki ładny borowik. Ładny. Więc grzyby wydam lub sprzedam. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, aby film jakiś nakręcić. Pomyślę, jak będzie z grzybkami. Mamy tu sztukę i tu dwa kolejne. Czyli tutaj jeden i drugi tutaj. Piękny prawusek. I mamy 3 piękne grzybki. Oczywiście tu czwarty. Tu się schował. I tak to mniej więcej.
wygląda. Więc dokładnie tu pochodzimy, ale najpierw obczyścimy te nasze zdobycze. Tu jest taki ładny prawusek. Więc taki ładny, takie nas interesują zdrowe świętokrzyskie borowiki. Po weekendzie natniemy, aby sprawdzić. Idziemy dalej. Do marynaty. Drodzy Państwo, małe do marynaty. I takie najlepsze, powtarzam to raz jeszcze. Wiecie, po weekendzie jest, więc muszę głębiej w las iść. Widzicie, nie słychać nawet wycinki, nie słychać ludzi, samochodu, szosy, więc głęboko w las poszłem, tak aby coś uzbierać. Ale zobaczymy głębiej w lesie, czy coś rośnie. Jest, drodzy Państwo, po weekendzie, to wiecie, grzyby większe przebrane, bo lepiej je widać, więc dlatego poszłem dalej. O, to nie to. Dlatego poszłem dalej w las, aby znaleźć, trafić jakieś miejsce przynajmniej z takimi, coś takiego, żeby trafić coś takiego przyzwoitego przynajmniej. No ale już coś się dzieje, więc takie maluszki, wszystko do marynaty mnie dzisiaj raczej nie interesuje, bo kilka godzin mamy na zbieraniu grzybków, resztę dnia powrót jeszcze do domu. Resztę dnia muszę spędzić trochę z rodziną, odpocząć, więc całego dnia na grzybki nie przeznaczę, więc muszę znaleźć takie miejsce, gdzie rosną te większe trochę borowiki, gdzie ludzie przez weekend nie doszli, nie wyzbierali. Więc tak mówię, dlatego odeszłem w inne miejsce, głęboko w las, tak aby trafić te większe sztuki. No ale tu cięte, ktoś już tu był. Ale las jest duży, więc może coś trafię. Oby. I zobaczycie to sami. Tu takie dwa ładne podgrzybki rosną sobie, więc je przytulimy. Nie inaczej. Pyzuś. Nie inaczej. I są ładne dwie sztuki. Tak, co mamy? Prawuska. Ale tylko na razie jeden. Ale pośmigamy. Nie inaczej. Tu jest fajnie. Zobaczymy, czy tu nic nie ma. Bo tu jest fajnie. Ale nic nie widzę. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Nic. A powinien być
przynajmniej jakiś jeden kotego, co zerwałem. Nie ma. Ciemno zresztą jest, no ale nie ma. Tu jakiś kapeć albo rowiku. Jest. Tutaj się schował byczek. A jednak był. Więc dokładniej musimy chodzić, Pyzuś. Dokładniej. Mniej więcej wszystko wyschło. W tym jeszcze rowie trochę wody się znajduje. Ale tak mówię, po tych opadach, które były parę dni temu, jak widzieliście, to już raczej śladu nie ma. Tutaj widzę borowika. Prawdopodobnie. Nie, chyba pod grzybek. Więc sprawdzimy i go przytulimy. I tak mówię, po tych ulewach już śladu nie ma. Wszystko wchłonęło się. A tu takie fajne drzewko. Zobaczcie sami, jak rośnie. Więc sprawdzimy pod grzybka. Krótko, robaczywy. Trzeba byłoby wykrajać, ale nie w tym rzecz. Więc nic jedziemy wykrajać, tylko szukamy zdrowych grzybków, idąc dalej. Tu mamy kozaka. Lecz go nie zabieram. Niech sobie rośnie. Musimy wyjść stąd. Bo tu jest jednak lipa. Tu mamy pięknego borowika. Rosnącego głęboko w lesie. I po takie sztuki warto wybrać się w te świętokrzyskie lasy. Głęboko w las, drodzy widzowie. Sam odpada, odchodzi i taki piękny borowik, który zawitał w koszyczku. Dalej jest zdrowy, piękny, świętokrzyski borowik do koszyczka. I szukamy koleżków, ale jak na razie nic nie widzę. Ale tak mówię, głęboko w las na duże sztuki. I tak to mniej więcej już wygląda. Więc szukamy dalej. Jest pytkę. Pod grzybek oraz ktoś czyścił grzyby, to nie moje, więc wiecie, o co chodzi. Jak ktoś czyścił grzyby, to może jakoś ominął. Ojo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 j
Cudaczki. Cudaczki. Tu jest jeden. Jeden. Śliczny. I tam drugiego widzę. Ale
pomalutku, tak aby nie zdeptać. Tu jest drugi, nie, podgrzybek. To jest podgrzybek. Tu co mamy? To nie. Tu jest. Nie. Też nie. Ale to, to już tak. I mamy, tak mówię, dwie sztuki. Dwie sztuki, więc jednego, drugiego oraz małego podgrzybka. W końcu szału nie ma, drodzy Państwo, ale dobrze, że cokolwiek jest, koszyk pomału się napełnia, a my szukamy dalej grzybków, ale po weekendzie szału nie ma, nie ma za wiele tego, ale jeszcze trafiają się takie przyzwoite sztuki, więc szkoda czasu, bierzemy koszyk, idziemy dalej. Przy drodze. I tu co mamy? Sitaki. Więc, drodzy Państwo, przejdziemy teraz dalej, weźmiemy koszyk i zobaczymy, co trafimy. Ale na tą chwilę jest słabo, słabiutko, ale co zrobić, po weekendzie 31 sierpnia, czyli koniec miesiąca sierpnia, przeznaczyłem na grzybobranie 1 września przed pierwszą nocką zmianą, też na grzybobranie deszczowe 2 dni, ale urodzaj grzybków był, a teraz wszystko powysychało i jest słabiutko, słabiutko, ale tym ja się nie przejmuję, śmigamy dalej i jest bajecznie, drodzy Państwo, bajecznie, nie inaczej, więc chodźcie jeszcze ze mną i poszukamy tych prawosków w tym lesie, więc pomalutku, powolutku idzie pyza, wszyscy po leśnym ogródku, nie inaczej. Śmigamy przed siebie dalej. Dalej, dalej, szukając czegoś fajnego w tym lesie. Interesują nas borowiki i nic poza tym. Ale taki spacer dobrze nam da dla zdrowia. Czyli w pracy kilka kilometrów zrobione i teraz po pracy na borowiki, które wyskakują, nie inaczej, pyzuś, wyskakują nasze borowiczki. Jak jest? Bajecznie, nie inaczej, drodzy widzowie, bajecznie. W końcu, ale widzicie, to już nie to. To już nie to, co kilka dni temu, jak musiałem iść do pracy. No ale teraz już tak będzie. Czyli w nocy zimno, zobaczcie sami. Przedwczoraj 6 stopni. Wczoraj 5 w nocy stopni. To wiecie, zimne noce są, więc z grzybkami trochę tak nie za bardzo w taką zimną noc. No ale idziemy dalej. I spróbujemy coś jeszcze fajnego natrafić.
górecki, kupecki, a pod spodem prawdziwecki. Więc drodzy Państwo, słabiutko jest z grzybkami. Teraz pójdziemy troszkę przy drodze, tak aby pójść, poszukać cokolwiek, bo naprawdę jest słabo. Po weekendzie, czyli w ten poniedziałkowy dzionek, jest bardzo słabo z grzybkami, więc przejdziemy drogą i zobaczymy tutaj, co będzie. Szału nie ma, ale jakieś sztuki się zbiera i co najważniejsze, że grzyby są zdrowe. Taki ładny, rosnący na drodze, taki ładny borowik. Szału nie ma, ale parę sztuk jest, więc tego też obczyścimy, nie inaczej, i poszukamy tu kolejnych prawosków. Najważniejsze, że jest zdrowe, ale kilka dni będzie słonko i znów je szlak trafi, więc do koszyczka, sztuka to sztuka, i zobaczymy, czy nic tu nie ma. Spoko. A tu co jest? Co tu jest? To nie borowik. To nie borowik. Więc idziemy dalej. Ale tu rośnie kozak. Zobaczcie, kozak. Jakiś kapeć. Znacie mnie. Kapci nie zbieram. Więc tylko takie ładne prawoski. O, słyszę ludzi. To znakiem tego, że muszę stąd odbić. Gdzie indziej. Kolejnego, którego kopnąłem. Ale zdrowy. Jak to mówię. Sztuka. To sztuka. I też przy drodze. Kilka dni różnicy i zobaczcie, jak pusto. Kilka dni różnicy. Wystarczyło, że w piątek grzybiarzów najechało w te lasy. Sobota, niedziela, weekend poprawili. I są teraz skutki, że praktycznie nie ma prawosków, tylko jakieś resztki. A tu co mamy? Maślak. A prawosków już praktycznie nie ma. Tam przewrócony, to ktoś tędy podążał, sprawdzał grzybki, więc idziemy dalej, tak aby jeszcze kilka trafić. Tutaj, gdzie myślałem, że będą większe grzybki, nie ma nic. Co jakiś czas jakiś wyjedzony maślak. Dużo jest gołąbków, ale gołąbków ja nie zbieram. Szarych kozaczków, ale przerośniętych, a borowików ani śladu. Więc musimy teraz kozaczek coś zrobić, tak aby napełnić koszyk. No i kozaczek, jak już zerwałem, to żeby nie było w komentarzach, po co zrywam, jak nie biorę, to już go wezmę. Ale słabiutko po weekendzie,
słabiutko jak dla mnie, ale pochodzimy jeszcze troszkę, przejdziemy jeszcze w jedno ciekawe miejsce. Jak nie będzie nic fajnego, to dam sobie spokój i wrócę do domu. Więc drodzy Państwo, widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda na moim filmie. Wszystko wyzbierane, ładownice są, ale akumulatorki, baterii pack w całości w ogóle nie wykorzystany, z tego względu, że nawet nie ma co nagrywać. Nawet nie ma co nagrywać, widzicie sami. Jakieś ostatnie niedobitki i tylko to, co pokazuję na filmie. Więc pora wracać do domu, więc chodźcie ze mną dalej i zobaczymy co i jak w powrocie do domu. Więc nie wiem co mam powiedzieć. Zimne noce, po weekendzie, wszystko wyzbierane i tylko takie niedobitki, które ja zbieram. Więc drodzy Państwo, nie zastanawiając się dalej, bierzemy koszyk i śmigamy ku leśnej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień, więc chodźcie jeszcze troszkę i będziemy wracać do domu. Ale taki wypoczynek po nocnej zmianie jest superowy. Teraz wiem, że będę spał smacznie i długo, praktycznie do jutra, do drugiej zmiany. Ale nic z tego dzisiaj nie będzie. Grzyby są po prostu przebrane. Tylko pojedyncze teraz egzemplarze. Tak, ten przyzwoity borowik, który pójdzie do koszyka. Ale widzicie sami, tak ostatnio wszystko na drogach, przy drogach, a w głęboko w lesie pojedyncze sztuki i to słabo. Przynajmniej zdrowy. I tylko jeden. Jak widzicie, tylko jeden, a powinno ich kilka tutaj przynajmniej stać. Tylko jeden, więc przejdziemy w inny las. Ojojojoj, ale widzę, drodzy Państwo, nie był samotny, tu był drugi piękny trawusek, drugi piękny borowik, już taki większy, ale jest. Najważniejsze, że jest oszamany trochę po przejściach przez ślimaczka, ślimaczki, ale miejmy nadzieję, że będzie zdrowy. Od razu przetnę. Zdrowy. Więc nabijemy. Zobaczymy, czy tu nie ma kolejnych. To nie. To nie. Więc pójdziemy tutaj jeszcze troszkę. Widzę kolejnego. Znakiem tego, że przy wyjściu z lasu, bo już słychać samochody niedaleko, przy wyjściu z lasu rosną trawuski i nikt ich jeszcze nie wypatrzył. Takie piękne cudeńka, drodzy widzowie. Cudeńka takie piękne. Mam sztukę. To nie wiem, co to jest. To nie borowik. I co tu jeszcze mamy? Podgrzybka. Tam podgrzybek. Tu podgrzybek. Ale najpierw zajmiemy się podgrzybkiem i prawoskiem, który jest śliczny. Musicie przyznać,
rację, że jest śliczny i robaczywy na dodatku, ale dalej czyściutki. Aby się przekonać, weźmiemy czapkę, jeszcze przekroimy i mamy czystego prawuska, który miał tylko nogę robaczywą, więc sztuka to sztuka. I jeszcze tu pochodzimy. Po prostu zimne noce są, drodzy Państwo, zimne noce. Przez 2 dni 5 stopni i grzybki już nie rosną przy drogach. Przy drogach. Na drogach, przy drogach. Tak ostatnio w te deszczowe dni i po weekendzie to samo. Więc, drodzy Państwo, tak mówię, raz jeszcze powtórzę się, zimne noce są, 5 stopni, tak u nas przez 2 dni, 5-6 stopni, to jest za zimno, dlatego grzybków już praktycznie nie ma, więc dobrze, że wykorzystałem przed nockami te 2 dni, kiedy był wysyp, bo tak to nic z tego grzybobrania by było, więc intuicja. Wyczułem temat, później nocki nie chciało mi się i po weekendzie, tak widzicie, czyli ostatki, ostatki z pyzowego lasu, bo jednak jest trochę zimno nocą. Zobaczymy tutaj, więc pomału będziemy kończyć tą imprezę. Ojej, widzę dwa widzę piękne, raz, dwa, trzy, nawet trzy, no i to w takim fajnym miejscu, gdzie już myślałem, że nic nie będzie. Piękny, piękny, ale coś mało tych borowików. Tu jest drugi i ten praktycznie co był trzeci, to jest jakiś podgrzybek, więc tylko dwa takie ładne cudaczki. Obczyścimy i śmigamy dalej.
mamy też. Cudaczka. Przy drogach i koło drogi, ale pojedyncze sztuki, jak widzicie sami. Więc drodzy Państwo, kończymy pomalutku, już niedaleko jest wyjście z lasu i tak to leciało. Sztuk jest 65, jak widzicie sami. Szału nie ma, ale zawsze to jakieś grzybki. Czyli tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Ja idę odpocząć, spać po nocy, bo jutro czeka mnie drugie zmiany, weekend przyszły. Wolny jeden w miesiącu, więc poświęcę na wędkowaniu i na razie dam sobie spokój z grzybkami. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, będą śledzić mnie na bieżąco. I tak to leciało. A tutaj co mamy? Co mamy? Drodzy widzowie, co tu mamy? Podgrzybek piękny, nie inaczej, piękny podgrzybek. Zobaczcie sami. Tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Jedziemy na Kielce, Pyzuś, odpocząć. Chodzimy już z lasu, zapomniałbym, chciałem pozdrowić serdecznie Agnieszkę Felkę. Pozdrowienia i pozdrowienia dla pań, które piszą dla mnie ładne, fajne, które mi się podobają wierszyki. Zobaczcie sami. Więc pozdrawiam panie piszące wierszyki oraz Agnieszkę Felkę. Do usłyszenia, do zobaczenia na przyszłym wypadzie. Więc zobaczcie sami, jeszcze jedna sztuka, czyli borowik przy wyjściu mamy 66. Sześćdziesiąt osiem.